Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam nawet w sprzecznościach ludzkiego losu Bóg zawsze jest obecny Katecheza Świętego Jana Pawła II wygłoszona 30 grudnia 1981 roku Oto więc doszliśmy do ostatniej audiencji generalnej roku 1981 Kiedy zwracam się do was tu obecnych z serdecznym pozdrowieniem nie mogę przynajmniej na chwilę nie przebiec myślą roku który się kończy, i wraz z wami nie wspomnieć tych niezliczonych spotkań, które miały miejsce w tej auli w Bazylice Watykańskiej na placu Świętego Piotra, nie mówiąc o audiencjach, które nieprzerwanie odbywały się w Pałacu Apostolskim. Iluż pielgrzymów z całego świata przybyło do Rzymu, ażeby modlić się przy grobie Świętego Piotra. Każdy z nich z sercem pełnym radości, ale także z ciężarem wewnętrznych cierpień i zwątpień. Pielgrzymki diecezjalne, parafialne, stowarzyszenia, szkoły, zakony i zgromadzenie zakonne, przejmująco wymowna rzeka wiernych, turystów, ludzi wrażliwych na rzeczywistość duchową, przepłynęła przez te pełne entuzjazmu przepojone wiarą i modlitwą audiencje. Za to wszystko wspólnie dziękujemy Panu. Te audiencje generalne są także wyrazem zakorzenionej w człowieku tajemnicy potrzeby Boga są narzędziem i więzią łaski. Dzięki nim tworzy się komunia i braterstwo. Wciąż jeszcze żyjemy atmosferą Bożego Narodzenia, przywołaną liturgicznym wspomnieniem Narodzenia Słowa Bożego w pokorze i w ciszy betlejemskiej groty. W ciągu tych dni klęczymy przed żłóbkiem. Wiara oparta na historycznych dokumentach Ewangelii mówi nam, że w betlejemskiej kołysce adorujemy Słowo wcielone, Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Boże narodzenie każe nam rozważać wydarzenie centralne i decydujące dla całej historii wcielenie Boga. W Betlejemskim Dzieciątku adorujemy Syna Bożego, Słowo, przez które wszystko się stało i bez którego nic się nie stało, co się stało. W nim jest życie i światłość ludzi, i światłość świeć w ciemnościach. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, bowiem łaska i prawda dokonały się przez Jezusa Chrystusa. Jezus bowiem jest odblaskiem chwały Boga i odblaskiem Jego mądrości, podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi. Podobnie jak do pasterzy, Anioł przemawia do ludzi wszystkich czasów i wszystkich szerokości geograficznych. Zwiastuje Wam radość wielką. Która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. I trzeba byśmy tak jak pasterze podjęli decyzję. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Trzeba pójść do Betlejem, ażeby poznać prawdę. Trzeba powrócić do Betlejem, żeby móc cokolwiek zrozumieć z autentycznego znaczenia naszego życia. I naszej historii, to znaczy, trzeba sprawy człowieka rozgrywające się na tej Ziemi, w nieograniczonym, nieznanym kosmosie, tłumaczyć w świetle wcielenia słowa. Boże narodzenie jest orędziem prawdy, a więc tym samym orędziem radości. Podczas tej ostatniej w roku audiencji, pełni uwielbienia wobec Bożego Żubka, zastanówmy się najpierw nad czasem, który przemija który nieuchronnie odchodzi, zabierając ze sobą nasze krótkie istnienia. Jezus swoim boskim słowem odejmuje od nas bolesne poczucie pustki i zapewnia, że w gigantycznym i tajemniczym zakręcie czasu cała ludzka historia nie jest niczym innym jak tylko powrotem do domu Ojca, powrotem do Ojczyzny. Każde więc poszczególne dzieje ludzkie są cząstką owego powrotu. Narodzenie oznacza rozpoczęcie wędrówki ku Ojcu, żyć znaczy przebywać dzień po dniu, godzina po godzinie, odcinki drogi powrotnej, wiodącej do własnego domu. Rozmyślając w szczególny sposób o tym pełnym udręki roku, który przemija, przypomnijmy sobie, że orędzie Bożego Narodzenia głosi z absolutną pewnością, iż nawet w sprzecznościach ludzkich dziejów. Bóg zawsze jest obecny. To On stworzył człowieka wolnym i rozumnym, przeto historia, złożona z najwyższych wzlotów i najniższych upadków, jest dziełem Jego woli. On zaś nigdy ludzkości nie pozostawi samej. Boże narodzenie jest gwarancją, że Najwyższy nas kocha, że Jego Wszechmoc wplata się w nasze dzieje w sposób dla nas niemal zawsze nieznany i niezbadany, poprzez opatrzność. O czym mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Prze Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Wielki myśliciel z ubiegłego wieku, kardynał Newman, tak powiada w jednym ze swych kazań: Ręka Pańska jest zawsze nad tymi, którzy doń należą. Zawsze prowadzi ich przez nieznane ścieżki. Oni mogą jedynie wierzyć w to, czego jeszcze nie mogą zobaczyć, a co zobaczą później, i trwając silni w wierze, współpracować w tym kierunku z Bogiem. I wreszcie kierując spojrzenie na rok najbliższy, który rozpoczniemy niebawem, odczuwamy, co jest rzeczą ludzką, lęk przed tym, co może się zdarzyć, bowiem nic o przyszłości nie wiemy. Jednak światło Bożego Narodzenia i tutaj nas oświeca. Wiemy, że jeśli pozostaje prawdą, że walka pomiędzy dobrem i złem będzie trwała nadal, Bóg będzie kierował historią. My zaś dołożymy starań, ażeby współpracować w boskim planie, w którym zbawienie przyrzeczone zostało każdemu z ludzi. adveni ad regnum tuum i ad voluntas tua sicut in cerro et in terra pa del nostrum quotidianum da nobis odiem et dimitte nobis levita nostra sicut et nostrim intimum Dei vittori vostri, e tre nostri et in duca, in tentazione, sed liberano Samar.